Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.